Cześć, nazywam się Anita Szabo, jestem hipnoterapeutką oraz terapeutką metody czytania duszy. Opowiem Ci o tym, czym jest dla mnie czytanie duszy oraz co mogę Ci zaoferować w ramach sesji czytania duszy. Czytanie duszy jest tak naprawdę spotkaniem z Twoją duszą oraz z Twoimi przewodnikami duchowymi w celu transformacji Twojego pola duchowego. Podczas tego spotkania Twoja dusza komunikuje się z Tobą poprzez osobę czytającą, przekazuje Ci informacje, wglądy dotyczące tematu, z którym przychodzisz na sesję oraz też takie informacje, które nie są związane bezpośrednio z tematem sesji, ale Twoja dusza uznała, że są bardzo ważne, a dlatego chce Ci je przekazać. Ta metoda jest nie tylko rozwojowym, ale też bardzo terapeutycznym narzędziem. Dowiaduje się, jaka jest przyczyna Twojego problemu, jakie są możliwe rozwiązania, a poza tym odbywa się proces uzdrowienia, czyli usunięcia blokady, która jest źródłem Twojego problemu. A mianowicie wygląda to tak, że Twoja dusza przyprowadza Cię wprost w te miejsca, w których znajduje się pamięć traumy, zranienia lub innego zdarzenia, które spowodowało powstanie blokady energetycznej będącej źródłem Twojego problemu. Podczas sesji odbywa się uzdrowienie, integracja oraz napełnienie tego miejsca światłem, co powoduje uwolnienie energii, która nie mogła płynąć wcześniej z powodu tych blokad. Dzięki temu dochodzi do zmiany i podwyższenia wibracji Twojego pola duchowego, oraz tworzy się nowa przestrzeń energetyczna, w której możesz kreować swoje życie, korzystając z przekazów otrzymanych od duszy i przewodników. Kiedy już nie ma tego miejsca, które ściągało wcześniej Twoją energię do przeszłości, jesteś w stanie skupić się na swoim życiu tu i teraz, podjąć takie decyzje i działania, które są zgodne z potrzebą Twojej duszy, prowadzą do jej rozwoju, transformacji, do podwyższenia wibracji Twojego życia, czyli krótko mówiąc, możesz działać zgodnie z celem, z jakim Twoja dusza wcieliła się w to życie. A zatem transformacja oraz podwyższenie wibracji Twojego pola duchowego jest esencją tej metody. A kim ja jestem podczas sesji czytania duszy? Jestem przekaźnikiem, transformatorem, komunikatorem. Wchodzę w pole serca, gdzie spotykam się z Twoją duszą i przewodnikami duchowymi. Do połączenia z nimi używam swoje nadzmysły. Jasnowidzenie, jasnosłyszenie, jasnoczucie, jasnoodczuwanie. Będąc w polu serca, przekazuję Tobie to, co się w nim pojawia. Mogą to być obrazy, metafory, symbole, przekazy słowne, odczucia lub inne wrażenia, takie jak zapachy, kolory, które również związane są bezpośrednio z tym tematem. Co jest najważniejsze w trakcie sesji czytania u osoby czytającej, to odpuszczenie wszystkich swoich zamiarów oraz otwarcie się na to, co pojawi się w polu czystej świadomości. Z taką intencją rozpoczynam każdą swoją sesję czytania. Robię to po to, aby przekaz, który przychodzi, był całkowicie wolny od moich preferencji. A świadectwem tego, że tak się dzieje, jest m.in. to, że przychodzą wglądy dotyczące życia osoby czytanej, konkretne przestrzenie, przedmioty, relacje, zjawiska, o których nie mogła mieć żadnego pojęcia przed sesją. Poziom transformatora polega on na tym, że mój potencjał odbywa rolę w procesach uzdrawiających. Zgodnie z zasadą fizyki kwantowej, według której rola obserwatora jest kluczowa przy procesie kreacji rzeczy obserwowanej, to ja w trakcie sesji czytania duszy pełnię rolę obserwatora. A zatem mój potencjał, moje zasoby
również odgrywają rolę w tym, w jaki sposób przebiegnie proces czytania. I dlatego też każda osoba czytająca robi te sesje czytania trochę inaczej. Bardzo ważne jest również, aby moje połączenie z polem czystej świadomości było dobre oraz żeby moje serce przepuszczało dużo światła, ponieważ bez tego nie mogłoby w tym polu przepłynąć uzdrowienie. Poziom komunikatora polega na komunikowaniu się z duszą oraz przewodnikami oraz też klientem. Bardzo często podczas sesji dochodzi do dialogu pomiędzy duszą, przewodnikami, mną i klientem, który siedzi po drugiej stronie i zadaje pytania. Moim zadaniem jest zrozumieć wszystkie strony tego spotkania oraz przeprowadzić tę komunikację tak, żeby ona służyła najwyższemu dobru duszy oraz była zgodna z tym czystym przekazem. Żeby przybliżyć Ci proces sesji, opowiem o przebiegu jednej z nich. Pani zgłosiła się na sesję z potrzebą wzmocnienia poczucia własnej wartości. Na sesji pojawił się obraz jej jako małej dziewczynki w wiejskim domu, która przez lekko rozchylone drzwi sypialni swoich rodziców obserwuje dość brutalną scenę. Kiedy opisałam ten obraz, klientka krzyknęła: "Dokładnie to pamiętam, tak było." W zasobach jej duszy znajdowała się pamięć małej dziewczynki, która poczuła wstyd, wstręt, lęk z powodu tego, czego była świadkiem. Poczucie własnej wartości oraz poczucie bezpieczeństwa tej kobiety zostało zablokowane w tamtym momencie. Dopiero po powrocie do tej sytuacji, spotkaniu się z tą małą dziewczynką, która umierała z lęku i wstydu, mogło przyjść uzdrowienie tego zapisu energetycznego poprzez zaopiekowanie się tą dziewczynką, poczucie jej emocji, jej bólu, ukochanie jej, zrozumienie i zintegrowanie się z nią w przestrzeni światła i miłości. W uzdrowieniu tej sytuacji brała udział istota duchowa. Tak jak w większości podobnych przypadków, istoty duchowe pojawiają się przy procesach uzdrawiających. W wyniku tej blokady klientka nie miała dobrego kontaktu ze swoją kobiecością, nie czuła się z nią bezpiecznie, odcinała się od niej, co bezpośrednio wpływało na obniżenie jej poczucia własnej wartości, ponieważ bez swojej kobiecości nie wiedziała, kim tak naprawdę jest, nie mówiąc już o tym, że odcinała się od źródła swojej naturalnej mocy i energii. Po tym procesie potrzebne było jeszcze uzdrowienie archetypów kobiecych oraz skontaktowanie ze sobą jako z kobietą. To wymagało odbycia kolejnych sesji. Czasami problem wymaga jedną sesję, a czasami ta podróż wymaga odbycia kilku sesji, tak jak to było w tym przypadku, ponieważ ta rana była zbyt głęboka i zbyt długo oddziaływała na życie klientki, a jeszcze kilka obszarów z jej życia wymagało uwagi, wsparcia, zrozumienia i uzdrowienia. W trakcie procesu czytania duszy pojawiają się przewodnicy duchowi. Ich obecność służy między innymi temu, żeby pomóc Ci zrozumieć problem, z którym się zmagasz, lub pokazać Ci, w jaki sposób wspierają Cię w jego rozwiązaniu. Przewodnicy także biorą udział w procesach uzdrawiających, wspierają Twoją duszę swoją obecnością, harmonizują jej energię, pomagają Ci lepiej zrozumieć plan Twojej duszy na to życie, to, co się aktualnie wydarza w Twoim życiu, a także zapraszają do współpracy inne istoty z przestrzeni duchowej, które mogą pomóc w jak najlepszym przeprowadzeniu tego procesu. A z jakimi tematami może się zgłosić na sesję czytania duszy? Czytanie duszy jest procesem dającym bardzo szeroki wachlarz możliwości, a ludzie zgłaszają się z przeróżnymi tematami. Wybrałam kilka obszarów, które najczęściej pojawiają się. Jest to między innymi potrzeba poznania i rozumienia swojej duszy, dowiedzenia się, jaki jest plan duszy na to życie, potrzeba podjęcia ważnej decyzji zgodnie z Twoim najwyższym dobrem,
Jeśli chcesz wybrać lub zmienić kierunek swojej drogi życiowej czy zawodowej, sesja czytania duszy jest bardzo dobrym narzędziem, żeby się przyjrzeć temu, w jakim miejscu się znajdujesz oraz jakie są opcje dla Ciebie najlepsze, która z tych opcji w ogóle będzie najlepsza. Jeśli chcesz poznać i uwolnić swoje talenty i dary duchowe, to również sesja czytania duszy jest tutaj bardzo dobrym narzędziem. Jesteśmy teraz w okresie wielkiej transformacji, a ludzie bardzo często pragną żyć w większej zgodzie ze swoją duszą, z potrzebą swojego serca. W związku z tym teraz jest ten moment, żeby odkryć swoje talenty duchowe i wdrożyć je w swoje życie. Różne lęki, fobie, one bardzo często mają zakorzenienie w głębokiej pamięci, w głębokiej nieświadomości, a czytanie duszy jest bardzo dobrą metodą, żeby się właśnie dostać do źródła, do powstania właśnie tych lęków, tych fobii, uzdrowić to zaciemnione miejsce, wprowadzić tam światło i pożegnać się z tym lękiem. Uzdrowienie zranionego serca to też jest taki częsty temat, który się pojawia. No, tak bywa w życiu często, że to, co nas trzyma, nie pozwala nam iść do przodu, to jest nieuzdrowione rozstanie, czyli tkwienie w relacji, która już nie istnieje. Na czytaniu duszy możemy się przyjrzeć temu, co trzyma nas w tej relacji oraz co nie pozwala nam jej opuścić, przetransformować to trzymanie i to nam pozwoli pożegnać się z tą relacją oraz pójść do przodu w życiu. Znalezienie partnera życiowego, tak? Bardzo często jest tak, że nie jesteśmy w stanie związać się z kimś na stałe, ponieważ jest jakaś bardzo głęboka przyczyna rodowa, karmiczna, czy z dzieciństwa, która jakby budowała w naszą nieświadomość taki wzór, który działa destrukcyjnie dla naszych związków. To również można uzdrowić i te energie udrożnić. Uzdrowienie poczucia własnej wartości, tak jak już właśnie w tym case study mówiłam, prowadzenie biznesu z lekkością i sukcesem, jeśli prowadzisz biznes, wszystko robisz tak jak trzeba, a jednak nie idzie, też tak może być, że przyczyna jest na głębokim poziomie duchowym. Udrożnienie tej energii i tej blokady powoduje, że nagle wchodzi nowy wiatr w żagle również w obszarze biznesu. Uzdrowienie zapisów karmicznych, rodowych w każdym obszarze Twojego życia może być bardzo kluczowe i najczęściej tak jest, że właśnie te zapisy karmiczne i rodowe biorą udział w tych blokadach, które nie pozwalają nam ruszyć z miejsca. Oczyszczenie i harmonizowanie czakr i centrów energetycznych bardzo często dzieje się przy okazji procesów uzdrawiających. Przewodnicy oczyszczają te czakry, harmonizują pole, ale również istnieje taka możliwość, żeby takie oczyszczenie i zharmonizowanie czakr zrobić w ramach zakończenia tej sesji. Ja często to robię, ponieważ daje to bardzo duże doładowanie energetyczne, zharmonizowanie energii i jest to bardzo dobrym procesem na zakończenie każdej sesji. Na zakończenie powiem, spotkanie z Twoją duszą może być dla Ciebie najbardziej transformującym, a zarazem najpiękniejszym doświadczeniem w życiu. Jeśli czujesz wołanie swojej duszy, zaufaj jej i wybierz się na to spotkanie, ponieważ to wołanie jest ważnym głosem. Usłysz go. Czemu nadajesz swoim życiu znaczenie, to się manifestuje. Jeśli nadajesz znaczenie swojej duszy, doświadczysz podwyższenie wibracji swojego życia. A co za tym idzie? Poczucie większej pełni i szczęścia. Jeśli masz jakieś pytanie, potrzebujesz wyjaśnić inne kwestie związane z tą metodą, napisz do mnie. Postaram się odpowiedzieć jak najszybciej. Dziękuję.